Szanowni Państwo, już kiedyś zrobiłem film o czosnku. Co to jest ten czosnek? Otóż czosnek jest to roślina, którą bardzo uwielbiają Żydzi. Przede wszystkim cebula i czosnek to jest ich domena. Ale my, Polacy, Słowianie, nie jesteśmy gorsi. Zobaczcie, mam tutaj plantację czosnku, która wystarczy mi na, powiedzmy krótko, prawie na 2 lata. Do czego ten czosnek jest stosowany i co on w ogóle robi? Szanowni Państwo, takie listki czosnku można zbierać, ciąć do sałatek, zjadać w każdej postaci. Pamiętajcie, że czosnek jest jednym z najsilniejszych antybiotyków pochodzenia roślinnego. Wielu z Was powie, że plotę bzdury, a ja Wam powiem, a mówcie sobie, co chcecie. Ja mówię to, co ja wiem i to, co w rzeczywistości jest. Czosnek w każdej postaci. Te liście, te cymbuchy, które tu będą później wychodzić, czyli kwiatostan, też powinno się zjadać. Kiedyś mówiłem o tych cymbuchach, które wychodzą i jak można to zakonserwować, ale liście. Liście są przede wszystkim jadalne. Pamiętajcie, sadzimy jeden ząbek, wyrasta nam 10 ząbków naokoło. Czosnek jest bakteriostatyczny. Jeżeli mamy jakieś bakterie, boli nasz żołądek, zjedzmy czosnku troszeczkę i automatycznie bóle żołądka ustąpią. Jeżeli mamy za wysokie ciśnienie, zjedzmy 2-3 ząbki czosnku, ciśnienie nam poleci w dół. Jeżeli mamy zakażenie organizmu, jedzmy też czosnek. Jeżeli mamy jakieś bakterie, jakąś robaczycę, też jedzmy czosnek. Nie żałujmy go sobie, gdyż jest to, jak wspomniałem na wstępie, jeden z najsilniejszych antybiotyków pochodzenia roślinnego. Ja zawsze go mam tutaj w zapasie. Ten czosnek leczy to, czego byście się nie mogli nawet spodziewać. On leczy praktycznie wszystko. Powiedziałem na wstępie, czosnek jest jednym z najsilniejszych antybiotyków pochodzenia, czy biotyków, nazwijcie jak chcecie, pochodzenia roślinnego. W każdej postaci, czy to ząbki, czy to liście. Dlatego to, że będziemy troszeczkę śmierdzieć, nie znaczy to, że to jest szkodliwe. To, że będziemy mieć nieprzyjemny zapach, wystarczy zjeść natkę pietruszki i już ten zapach eliminujemy. Najważniejsze jest to, żebyśmy się czuli zdrowi. Bierzmy czasami, jak to mówią, nie przypadek, przykład z naszych braci w wierze, czyli Żydów. Zauważcie, oni cały czas wpieprzają czosnek i cebulę. Jacy są zdrowi? No są bardziej zdrowi od nas, bo my ciągle zapadamy na jakieś choroby. Dlatego czosnek, czosnek i jeszcze raz czosnek. On nam oczyści organizm, on nam obniży ciśnienie, on nam zabija całą florę bakteryjną, która znajduje się w żołądku i mamy boleści. Czosnek pomaga praktycznie na wszystko. Czosnek wypoci nas również wtedy, jak będziemy mieć stan podgorączkowy. Dlatego zachęcam i mówię, czosnek jest to jeden z najsilniejszych antybiotyków pochodzenia roślinnego. Dlatego spójrzcie, ja go mam, taką plantację, taką i po tych deszczach, które obecnie przeszły, jest niesamowity. On jest bezcymbuchowy, bo to jest specjalny czosnek, który sprowadziłem z Kazachstanu od Polaków, którzy wywieźli go jeszcze przed wywózką i oni go tam sadzą i w dalszym ciągu on u nich rośnie. Dlatego to jest właśnie ten czosnek. Spójrzcie, czosnek z kazachskich stepów na obecnie polskiej ziemi. Taki czosnek winniśmy uprawiać, winniśmy kultywować. Chociażby dlatego, że czosnek, który obecnie uprawiamy typu harnaś, jest naszym rodzimym czosnkiem, ale ten to jest ten, wiecie, przedwojenny, który uprawiali nasi pradziadowie. Dziękuję bardzo.